Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, wielką radością jest dla mnie być tutaj u naszych braci salwatorianów w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w czasach, w których nie dzieje się dobrze w Polsce, a chcemy, aby Polska była szczególnym Królestwem Bożym i szczególnym Królestwem Maryi. Chcemy świecić Jezusem Chrystusem, aby On się nie wstydził nas, że jesteśmy uczniami Jego tylko z nazwy. Chcemy dzisiejszego wieczoru skupić się. Chciałbym poruszyć dwie rzeczy. Pierwszą bardziej formacyjną, drugą bardziej ewangelizacyjną. Tu na mszy świętej bardziej formacyjnie chciałbym was poprowadzić do tego, co jest istotą uwielbienia. Jest to bardzo ważne, ponieważ uwielbienie jest szczytem naszej relacji z Bogiem. To uwielbienie ma stać się istotą naszego życia chrześcijańskiego. Chciałbym was poprowadzić dzisiaj wieczorem poprzez zobaczenie uwielbienia w Starym Testamencie, zobaczenia, na czym polegało uwielbienie w Starym Testamencie, jak bardzo się ono zmienia w momencie, w którym przychodzi Jezus Chrystus, następuje wcielenie, jak wygląda uwielbienie w Nowym Testamencie i szczyt uwielbienia nowotestamentalnego, którym jest Eucharystia. I chcę wam pokazać Maryję, którą Kościół nazywa wzorem uwielbienia Boga. Ona w sposób doskonały uczy nas, czym jest uwielbienie Boga w duchu i prawdzie. Kościół w katechizmie swoim o uwielbieniu mówi tak. Uwielbienie jest tą formą modlitwy, w której człowiek najbardziej bezpośrednio uznaje, że Bóg jest Bogiem. Wysławia Go dla Niego samego. Oddaje Mu chwałę nie ze względu na to, co On czyni, ale dlatego, że On jest. Uwielbienie zespala inne formy modlitwy i zanosi je do tego, który jest ich źródłem i celem. A więc, kochani, pierwsza rzecz, która jest bardzo ważna, jeśli chodzi o uwielbienie, to to, że uwielbiamy Boga nie za coś, ale dlatego, że On jest. Jestem, który jestem dla Ciebie. Nie? To pierwsze imię, które jest objawieniem Starego Testamentu. J-H-W-H. Jestem, który jestem dla Ciebie. Uwielbiamy to, że On jest. Czasami mówię o tym, że nasza wiara, europejska wiara, jest wiarą intelektualną. To znaczy, my wierzymy, że Bóg jest i bardzo często jesteśmy podobni, nawet, przepraszam za to porównanie, trochę prowokacyjne, do szatana. Bo Słowo Boże mówi o tym, że szatan też wierzy, że Bóg jest. Ba, drży przed Jego majestatem. Ale co z tego? Jest w piekle. Nic mu to nie daje, że wierzy, że Bóg jest. Ba, on jest pewien, że Bóg jest, ale nic mu to nie daje. Jest w piekle. Znam mnóstwo ludzi, którzy mówią, ja wierzę w Boga i żyją w piekle rozwalonych małżeństw, zniszczonych relacji rodzinnych, grzechów nałogowych, w piekle swoich zapieklonych uczuć, zemsty, gniewu, nienawiści, odwetu, agresji, wściekłości, w piekle swoich grzechów śmiertelnych, z których nie mogą się wydobyć. Ale pytasz, czy wierzy w Boga? Wierzę. Rozumiecie? To, że ja wierzę, że Bóg jest, nic mi jeszcze nie daje. Uwielbienie Boga, że On jest, oznacza całkowite zaufanie w to, kim On jest dla mnie. I kim ja jestem dla Niego. To zmienia wszystko. Uwielbienie Boga to uwielbienie tego, kim On jest dla mnie, kim jest. Jest moim Abba, tatusiem, najczulszym z ojców, ojcem o sercu matki. Jeśli On jest moim Abba, tatusiem, to ja jestem Jego umiłowanym synem, umiłowaną córką. I nikt i nic tego nie zmieni. Choćbym dzisiaj namnożył milion strasznych dobrych uczynków,
namnożył strasznych, przepraszam, namnożył strasznych grzechów. Upodliłbym się na maksa w grzechy. Nie spowoduje to, że Bóg przestanie mnie kochać nawet o milimetr. Mówię obrazowo. Gdybym dzisiaj z drugiej strony zrobił milion dobrych uczynków, nie sprawię, że Bóg będzie kochał mnie bardziej niż wczoraj, kiedy tych milion dobrych uczynków nie zrobiłem. On mnie kocha dlatego, że jestem Jego dzieckiem. Koniec. Bez względu na to, czy życie mi się udało, czy mi się nie udało, czy jestem wielkim świętym, czy wielkim grzesznikiem, tak samo mnie kocha. I o milimetr nie cofa swojej miłości do mnie. I dlatego katechizm mówi dalej tak, o modlitwie uwielbienia. Że wielbiąc Boga, uwielbiamy to, że jesteśmy dla Niego umiłowanymi synami i córkami Boga. I uwielbiamy to, co stało się w dziele krzyża Jezusa Chrystusa. A więc, kochani moi, kiedy chcemy wejść w istotę uwielbienia, uświadamiamy sobie, że nie uwielbiamy Go za coś, tylko dlatego, że On jest i to, jaki jest. Nie dziękujemy, nie przepraszamy, nie prosimy, tylko stajemy przed Nim i uwielbiamy Go, że jest i to, jakim jest dla mnie. To jest istota uwielbienia. W Starym Testamencie znajdujemy mnóstwo różnych obrazów i przykładów uwielbienia Boga. Czy to indywidualnie, czy wspólnotowo. Wyśpiewywanie, wygrywanie Bogu pieśni pochwalnych, dziękczynnych, wznoszenie okrzyków, klaskania, podnoszenia rąk, pląsania, tańczenia. Wiele jest fragmentów, które o tym mówią. Na przykład, radośnie śpiewajcie Bogu, wykrzykujcie Bogu Jakuba, zacznijcie śpiew i w bęben uderzcie, w harfę słodko dźwięczącą i lirę. Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy, przy trąbach i dźwięku rogu. Radujcie się wobec Pana i Króla. Chwalcie Go dźwiękiem rogu, chwalcie Go na harfie i cytrze, chwalcie Go bębnem i tańcem, chwalcie Go na strunach i flecie. Chwalcie Go na cymbałach dźwięczących. Chwalcie Go na cymbałach brzęczących. Taki jest schemat uwielbienia w Starym Testamencie. Ciekawe jest to, że Dawid, który przyniósł do świątyni, wprowadził do świątyni jerozolimskiej uwielbienie i to uwielbienie nieustanne, 24 ha na dobę, on również pokazuje pewien schemat, model starotestamentalnego uwielbienia. Zawarł go w psalmie. Mówi tak. Obyście usłyszeli głos Jego. Nie zatwardzajcie serc waszych, jak Meribę na pustyni w dniu Massa, gdzie mnie wasi przodkowie wystawiali na próbę, doświadczali mnie, choć widzieli moje dzieła. Tamto pokolenie budziło we mnie wstręt przez lat 40. Powiedziałem są ludem o sercu zbłąkanym. I moich dróg nie znają. Przeto przysiągłem w moim gniewie, nie wejdą do miejsca spoczynku. To jest bardzo ciekawe. Na początku w tym psalmie Dawid mówi o tym, żebyśmy weszli w przedsionki Pańskie z uwielbieniem, z klaskaniem, śpiewali Mu pieśni, wychwalali Go, kim jest, jakim jest dla Izraela. A potem nagle mówi, a teraz, uwielbiając Go, uklęknijcie, padnijcie na twarz i wsłuchajcie się w głos Boga. Nie bądźcie jak pokolenie, które uwielbiało Boga, ale miało zatwardzone swoje serce. Serce zbuntowane. Serce, które nie chciało słuchać Jego głosu. A więc już w Starym Testamencie uwielbienie to nie tylko okrzyki na cześć Pana. To nie tylko pląsanie, tańczenie. To nie tylko śpiewy przy wtórze cytry, bębnów, harf, ale również cisza, aby słuchać Boga. Jeśli na uwielbieniu starotestamentalnym, jeśli trzymamy się tego wzorca, nie ma zasłuchania się w Słowo Boga, nie ma ciszy, to uwielbienie jest wybrakowane.
I dlatego Dawid mówi o tym, przytaczając słowa Boga, że Izrael nie klęknął, nie padł na twarz przed Bogiem i nie wsłuchał się, co On chce powiedzieć swojemu ludowi. To spowodowało, że zbuntowali swoje serca na lat 40 i nie weszli do Bożego odpoczynku, który jest ukoronowaniem zjednoczenia z Jego sercem. A więc zasłuchanie się w Słowo Boga jest niesłychanie ważne w trakcie uwielbienia. Cisza i słuchanie. Punktem zwrotnym w historii biblijnej jest wcielenie Syna Bożego, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Od tego momentu diametralnie zmienia się charakter uwielbienia. To już nie tańczenie, pląsy, gry na różnych instrumentach, śpiewanie, oklaski, okrzyki na cześć Boga. Ale zmienia się nie tylko miejsce i przestrzeń, ale zmienia się również sama istota uwielbienia. Ponieważ Jezus, kiedy wciela się w nasze ciało, wciela się w ludzkość przez Ducha Świętego, na mocy Chrztu Świętego, czyni każdego z nas swoją świątynią. Wszyscy jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Jezus mówi tak, że Ojciec Niebieski będzie chciał mieć uczniów, którzy będą uwielbiali Go nieustannie w duchu i prawdzie. Czyli nasze ciała stają się miejscem, lokalizacją i przestrzenią uwielbienia nowotestamentalnego. I teraz chcemy zadać sobie pytanie, co to znaczy uwielbiać w duchu i prawdzie? Uwielbienie w duchu i prawdzie wymaga złożenia, jak mówi święty Paweł, swojego ciała jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka powinna być duchowa wasza służba. I dwa, co to znaczy uwielbiać w duchu i prawdzie? Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Zobaczcie, że nic tu już nie ma o piosenkach religijnych, nic tu nie ma o klaskaniach, o bębnach, cytrach i tańcach. Wszystko przenosi się na zupełnie nowy level, na zupełnie nowy poziom i nowe miejsce, na uwielbienie, które dokonuje się nieustannie w naszym ciele, które jest uświęcone przez chrzest jako świątynia Bożego Ducha. I mamy to ciało, które jest Jego świątynią, złożyć jako ofiarę żywą, świętą, doskonałą, miłą Bogu. A więc już nie uwielbienie zewnętrznymi praktykami religijnymi, różnymi zewnętrznymi formami, ale duch i prawda w moim ciele, które jest świątynią Bożego Ducha. Mamy przemieniać się nieustannie przez odnawianie swojego umysłu. Przez co szczególnie? Przez Słowo Boga. Pamiętacie, Dawid mówił o tym, jak pomimo zewnętrznego uwielbienia Izraelici sprowadzili na siebie gniew Boga, bo nie słuchali Słowa Bożego. Bo nie wsłuchali się, co Bóg chce im powiedzieć. Przemienianie naszego umysłu. Nie bierzcie wzorcu z tego świata, ale odnawiajcie się przez przemienianie umysłu. Jezus, kiedy rozpoczyna swoją ewangelizację, woła: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Pokutujcie i wierzcie w Ewangelię. To słowo to jest greckie metanoia, czyli przemieniajcie swoje myślenie. I teraz pytanie, nie do każdego z nas. Jeśli chcę wejść w to uwielbienie, które jest istotą uwielbienia, które ma się dokonywać we mnie,
Pierwszą rzeczą, którą mam zrobić, to złożyć swoje ciało w ofierze. Mam ukrzyżować swoje ciało dla grzechu, dla jego namiętności i nie brać wzorcu z tego świata. Pytanie, które zadaję sobie i wam. Jeśli ślęczę kilka godzin dziennie przed telewizorem, w internecie, w moim telefonie, a modlę się przez 15 minut, albo jeśli każdego wieczoru spędzam kilka godzin w mass media, które w tej chwili najbardziej mocno i skutecznie generują obraz tego świata. Nie mamy brać obrazu tego świata, mówi Słowo Boże. A nasza Biblia, nasza Ewangelia jest zakurzona na półce. To jak myślicie, kto lub co ma na nas wpływ, na postrzeganie Boga, świata, drugiego człowieka i samego mnie? Kto ma wpływ? Jeśli zliczę godzinę przed telewizorem, siedzenia w internecie, w moim telefonie przez cały tydzień, a potem przyjdę na godzinę na mszę świętą, jak myślicie, kto ma wpływ na ciebie? Ten świat czy Jezus Chrystus? Dzieci, tutaj nie ma wtedy uwielbienia. Świątynia mojego ducha jest zanieczyszczona duchem tego świata. A więc jeśli chcę zacząć uwielbiać w duchu i prawdzie, muszę przemienić się przez odnowienie swojego umysłu słowem Boga. I raz na zawsze, tak, będzie to trudne, to będzie podejmowane każdego dnia, w każdej chwili. Radykalne odcinanie się od tego, co nam dzisiaj świat mówi, jak żyć, jakie są priorytety według ducha tego świata. Generalnie ma być życie lekkie, łatwe, przyjemne, beztroskie. Jezus mówi, szeroką drogą idą ci, którzy tak żyją, na zatracenie, na potępienie. Wąska jest droga tych, którzy wybierają Królestwo Boże. I nieliczni idą tą drogą. Bardzo ciekawe. Jezus nie mówił do ateistów, mówił do ludzi religijnych. Mówił do faryzeuszów, uczonych w piśmie, którzy go słuchali. Szeroka jest droga, którą wielu idzie na potępienie. Gdzie chcą sobie życie ułożyć lekko, łatwo, przyjemnie i beztrosko. A wąska droga jest wybierana przez nielicznych. Nieliczni nią idą. Jezus dalej mówi o tym, kim jest ten, który uwielbia Boga w duchu i prawdzie. Ojciec mój przez to zostanie uwielbiony, że staniecie się moimi uczniami i owoc obfity przyniesiecie. A więc znowu, nie ma o żadnej grze na instrumentach, jeśli chodzi o uwielbienie. Nie ma o tańczeniu, pląsaniu, chorągwiach. Nie ma nic takiego. Jezus mówi, jeśli chcecie, aby mój Ojciec został uwielbiony przez was, stańcie się moimi uczniami i przynieście obfity owoc. Jezus tłumaczy, kto to jest jego uczeń. To są bardzo radykalne słowa. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca, matki, żony, dzieci, braci i sióstr, a nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Kto kocha ojca, matkę, braci, siostry bardziej niż mnie, nie może być moim uczniem. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Widzicie, dzieci, gdzie jest przestrzeń uwielbienia? Co to znaczy być tym, który uwielbia Boga w duchu i prawdzie? Tu nic nie jest powiedziane o instrumentach, o graniu, klaskaniu, tańczeniu i chorągwiach, flagach. To nie jest skarb, istota uwielbienia. Istotą uwielbienia jest ukrzyżowanie naszego życia i złożenie siebie
na ofiarę czystą, świętą, Bogu przyjemną. Przez niebranie, odcięcie się od wzorów tego świata, przez zasłuchanie się w Słowo Boże i przez postawienie Jezusa ponad wszystko i ponad wszystkich. Nienawiść. Powiesz, ale jak to mam nienawidzić ojca, matki? Nie, tu nie chodzi o nienawiść. Chodzi o to, że kiedy jesteś z Bogiem, nie możesz równocześnie być ze swoimi bożkami. Nie możesz kochać matki, ojca, syna, córki, żony, męża, swoich pól, pasji, zainteresowań, hobby bardziej niż Jezusa. Bo wtedy nie jesteś godzien być Jego uczniem. I paradoksalnie, im bardziej kochamy Jezusa, tym piękniej kochamy drugiego człowieka. Tym piękniej kochamy samego siebie. Nienawiść to jest semicki idiom, nie? Żeby pokazać nam, że kochać Boga ponad wszystko i ponad wszystkich ma być tak odległe od tego, co nazywamy miłością ludzką, że miłość do człowieka wydaje się wręcz być nienawiścią. Jest tak ponad wszystko i ponad wszystkich sugerowana przez Jezusa miłość do Niego. Absolutnie ponad wszystko i ponad wszystkich. To jest uwielbienie. Wyrzec się wszystko, co posiadam, czyli być wolnym od wszystkiego, co mam. W zakonie jesteśmy wolni, przynajmniej chcemy być wolni od wszystkiego, co mamy. Ślub ubóstwa nie polega na tym, że mam jeszcze starego Atari czy Commodore zamiast jakiegoś HP-ka czy innego laptopa w moim pokoju, bo jestem ubogi. Nie. Moje ubóstwo polega na tym, że kiedy będzie komuś potrzebny ten hapek, to go zamykam i oddaję. Jestem wolny. Rozumiecie? Mogę mieć bardzo dobry samochód, jeśli on będzie komuś bardziej potrzebny i mój przełożony powie: Dominik, temu jest bardziej potrzebny ten samochód. Oddaję kluczyki, dokumenty. Jestem wolny. Rozumiecie? To jest wyrzekanie się wszystkiego, co posiadasz. Czyli wolność od wszystkiego, co posiadam. Wolność. Jezus uwielbił najbardziej Ojca w tym szczytowym momencie, kiedy wisiał na krzyżu. Duch Święty będzie nam dany wtedy, kiedy uwielbimy Jezusa. Święty Jan mówi, że Duch Święty nie mógł być wylany, ponieważ jeszcze Jezus nie został uwielbiony. A więc będziemy w naszym uwielbieniu uwielbiać to, co Jezus zrobił dla nas na krzyżu. I znowu, On wtedy, kiedy uwielbił Ojca w sposób doskonały, wypowiedział raptem 7 słów. Nie był w stanie więcej, bo tak go bolało. Nie grali, nie tańcowali, nie machali flagami pod krzyżem. Tam dokonywała się kenoza wstrząsająca Jezusa. Tam dokonało się doskonałe uwielbienie Ojca. A więc idziemy krok jeszcze dalej. Jeśli żyję uwielbieniem, to żyję całkowitym posłuszeństwem woli Bożej. Jezus nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, dzieci. Nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Czy widzisz już odpowiedź, dlaczego jest tyle cierpienia w twoim życiu? Najczęściej, dzieci, cierpienie, przez które przechodzimy, to są skutki i konsekwencje naszych grzechów, decyzji, wyborów, głupich, złych, które obróciły się przeciwko nam. Grzech jest jak bomba z opóźnionym zapłonem. Kiedy grzeszysz, jeszcze nie widzisz skutków i konsekwencji, ale one wywalą wtedy, kiedy najmniej się będziesz tego spodziewał. I dlatego tak będzie to boleć.
To cierpienie, przez które przechodzimy, jest często cierpieniem grzechów, skutków, złych wyborów ludzi, którzy są najbliżej nas, których skutki i konsekwencje uderzają w nas. Jezus przyjął jako jedyny niewinny, całkowicie niewinny, całe zło świata, również skutki i konsekwencje całego zła świata na siebie. Aby dać nam to, co jest błogosławieństwem Bożym. Kiedy mówię błogosławieństwo Boże, to jest pakiet wszystkiego najpiękniejszego, co możesz od Boga otrzymać. Wszystko. Samego siebie ci daje. Dlatego mówimy, że Maryja jest doskonałym wzorem uwielbienia, ponieważ ona od początku swojego życia do końca swojego życia nikt tak nie cierpiał jak ona, współcierpiąc ze swoim synem. Nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, dzieci, co to znaczy wrażliwość kogoś, kto jest bez grzechu pierworodnego. Nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić takiej wrażliwości i na miłość, i na nienawiść, na dobro i na zło. Nikt nigdy nie cierpiał tak, jak cierpiała ona. Wiecie, w Starym Testamencie, wiecie, w którym rozdziale, w jakiej księdze po raz pierwszy pojawia się słowo uwielbienie? To jest Księga Rodzaju, rozdział 22. Kiedy Bóg prosi, aby Abraham złożył swojego syna Izaaka na ofiarę. I Abraham, kiedy Bóg go woła, odpowiada: oto jestem. Po hebrajsku ten idiom na język polski tłumaczymy tak: mówię tak, zanim poprosisz. To jest posłuszeństwo woli Bożej. Mówię ci tak, zanim poprosisz, Boże. Już mówię ci tak. Maryja zostanie poproszona o to tak i powie: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Ona dokładnie wiedziała, jaki los będzie czekał jej dziecko. Znowu, nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie świadomości i światła zawartego w Słowie Bożym, w umyśle i sercu Maryi. Ponieważ ona była bez grzechu pierworodnego, była doskonale inteligentna. Więc Słowo Boże nie tylko, że znała na pamięć, ale była szczególnie oświecona przez Ducha Świętego. I ona dokładnie wiedziała, że mówiąc tak, na poczęcie Mesjasza, na urodzenie Go i danie Go nam, ona wiedziała, jaki będzie los jej dziecka. Dokładnie wiedziała, o czym pisze Izajasz w 53 rozdziale o cierpiącym słudze Jahwe. Jej cierpienie, potworne cierpienie, rozpoczęło się w momencie fiat. Niech mi się stanie według słowa Twego. I dokończone zostało pod krzyżem, kiedy miecz boleści przeorał jej serce, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu, aby znak sprzeciwu, przybity trzema gwoźdźmi, pokazał światu, że jesteśmy bogobójcami. Bogobójcami. Nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie cierpienia Maryi. Nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie współcierpienia jej z Jezusem. Tam dokonało się w zjednoczeniu z Jego ofiarą jej współcierpiąca ofiara. Nie była w stanie nic powiedzieć. Tam uwielbiła wolę Boga w całkowitym posłuszeństwie, w sposób doskonały. Czy rozumiecie, dzieci? To jest istota uwielbienia.
jeśli nasz Pan i Mistrz nauczył się posłuszeństwa Bogu przez to, co wycierpiał, czy my mamy iść inną drogą? Mówię o tym, dzieci, ponieważ nie zgadzam się na redukowanie uwielbienia do grania piosenek religijnych i tego, co dzisiaj widać na różnych scenach w różnych kościołach. To jest ważne, to jest piękne. Zaśpiewać piosenki religijne, wychwalić Boga piosenką, którą śpiewam. Ale to nie ma nic wspólnego z istotą uwielbienia. Albo bardzo niewiele. Uwielbienie jest czymś o wiele głębszym. Nigdzie tutaj nie ma o śpiewaniu piosenek religijnych, kiedy mówię wam o tym, co Bóg mówi o istocie uwielbienia w Nowym Przymierzu. Charakterystyką chrześcijan, którzy złożą siebie w ofierze, aby doskonale uwielbić Boga, będzie to, że będą składać świadectwo o krwi baranka, świadectwo o mocy imienia Jezus w ich życiu. I bardzo ciekawa rzecz. Uwielbią Boga przez to, że nie umiłują swojego życia, ale śmierć przyjmą, by być wiernym Jezusowi do końca. Jezus powie to pierwszemu papieżowi, Piotrowi. Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się, sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. Tak powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. W naszym życiu ma być to śmierć dla grzechu. Ukrzyżowane życie. Złożenie siebie w ofierze Bogu. To wszystko, o czym mówiłem wcześniej, to jest istota uwielbienia. Kochani moi, w tej pierwszej części chciałbym was z tym zostawić. Jeszcze niech Duch Święty przez kilka chwil ciszy pieczętuje w nas te wszystkie natchnienia i słowa, które, jak wierzę, przeze mnie chciał wam powiedzieć. Amen.